Cześć. Fundacja Mleko i Miód oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Przystanek Betlejem to dwa podmioty działające na rzecz jednej grupy społecznej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dzień dobry, powiedz. Cześć, starsze. Ten ruch, on jest całkowicie oddolny. Były osoby niepełnosprawne, które były w centrum, byli rodzice, którzy byli dla nich najważniejsi. My, właściwie będąc, nie wiem, uczniami szkoły średniej, bo to tak się zaczynało, spotykaliśmy się, a zauważyliśmy, że ci nasi przyjaciele zaczynają kończyć szkoły, czyli wychodzą z tych szkół specjalnych, szkół życia, no i zostają w domu. Pokaż. To nie. A, herbatkę też dobrze. Zrobię. Chodź do stołu, Irek, do stołu. Taka była też nasza idea, że chcielibyśmy, by rodzice sobie po prostu też odpoczęli. My wtedy ogarniamy ich dzieci, a oni sobie po prostu odpoczywają. No, taka forma buntu młodzieńczego prawdopodobnie. Przeżywanie buntu poprzez pomoc. Piękne robić zdjęcia, tak? Lubisz zdjęcia takie? Szczegóły, prawda? Szczegóły. I powiedz mi, tutaj zrobiłeś? Pan Krzysiek, człowiek? A czemu tu zrobiłeś korale? Sije to są z korale. Nasi domagały to są korale, tak. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby tego miejsca nie być. Trafiliśmy tu i czujemy się tutaj i ja i on zaopiekowani. Ja wiem, że on tutaj naprawdę przychodzi z radością. W momencie, kiedy zyskaliśmy tutaj tą przestrzeń, no to jest widoczne. No, dzieci faktycznie mogą się realizować w takich małych grupkach. To jest dla nich ważne, bo każde z tych dzieci ma inne kłopoty zdrowotne. Jedno potrzebuje więcej ciszy, drugie potrzebuje tego kolegi obok siebie. Okej. To co, jedziemy? To nie do ciebie, Aga! Największą pomoc, którą otrzymaliśmy, to pomoc od wielkiej rodziny Langusta na Palmie, od ojca Adama Szustaka i Fundacji Malak. W wyniku akcji Sobie Życzliwi oraz akcji Pokój Wam otrzymaliśmy bardzo duże środki, które całkowicie odmieniły nasz ośrodek. Nie tylko poszerzamy pomieszczenia, w które możemy zajmować, ale remontujemy cały budynek, który ma ponad 500 metrów kwadratowych. Nazwaliśmy tą salę supernową, bo to jest nasza najnowsza sala i jest super, bo jest największa, najbardziej przestronna i łączy wszystkie pozostałe sale, bo tutaj sobie gramy i tutaj sobie robimy kino i wszystko mamy właściwie dzięki Fundacji Malak. Ona po prostu w całości jest nowa nasza, wcześniej jej nie było. Dzięki czemu właśnie zyskaliśmy dużo jakby metrażu na to, żeby prowadzić nowe zajęcia i żeby się tak rozpierzchnąć między tymi tak, salami, tak. Prawda? Taka ciekawostka, że ta sala potrafi być też intymna przez to, że mamy takie sobie tutaj drzwi przesuwne i możemy z jednej sali zrobić dwie sale. I dzięki temu jakby obiady się odbywają i tutaj, i na sali głównej, dzięki czemu sobie po prostu osoby nie przeszkadzają, tak? Autystycy, którzy chodzą, mogą sobie swobodnie chodzić na tamtej sali, nie zabierają nikomu jedzenia, natomiast tutaj osoby, które są sprawniejsze, mogą spokojnie po prostu korzystać z tej sali i jeść samodzielnie. Mamy kolegę, który po prostu gra na gazetkach i wiecznie nie miał takiego swojego miejsca, gdzie te gazetki składował, przeglądał. To wygląda jak chaos. Tutaj po prostu przynosi nowe a wcześniej gazetki. On ingerował jakby w inne sale, w inne jakby szuflady, robił bałagan. W każdą próbował tą swoją gazetkę upchnąć. Tutaj się odbywają koncerty jednego z naszych podopiecznych. No i to też był problem, ponieważ wcześniej te koncerty były na tej sali głównej. No ale ta sala słynie z tego, że tam jednak jest dość głośno. Im więcej jest tutaj tych pomieszczeń, tym lepiej uspokoić potrzeby naszych podopiecznych, którzy mają bardzo różne potrzeby. Nieraz one się wykluczają nawzajem. Im więcej jakby mamy takiego metrażu i wydzielonych tych pomieszczeń, tym nam się to po prostu lepiej udaje zrobić.
tu jest wachlarz bardzo szeroki. Tu każde dziecko na pewno się odnajdzie i na pewno szczęśliwie spędzi czas. No bez kasy, no tak, w takim żyjemy świecie, bez kasy nie ma nic. Nie rozwinęłyby się te warsztaty, nie rozbudowałoby się to. Te warunki nie miały szans się zmienić, tak? No a teraz to jest naprawdę, to na każdym kroku tutaj widać. Maćku, chodź na herbatkę. Rodzice albo opiekunowie prawni naszych podopiecznych to już często osoby ponad 80-letnie. Proszę sobie wyobrazić, jaki trud ponoszą te osoby, z czym na co dzień muszą się zmagać. Można powiedzieć, że jest to heroizm, może to znieść tylko rodzicielska miłość. Tutaj właśnie ma powstać opieka wytchnieniowa, czyli dla tych podopiecznych, a zwłaszcza dla ich rodziców, żeby tu jedna czy dwie osoby mogła zostać na weekend i żeby ci rodzice po prostu sobie mogli w weekend chociaż odpocząć. To czegoś takiego w Polsce nie ma, żeby jaki ośrodek miał swoją pomoc wytchnieniową, taką pomoc doraźną w razie jakichś wypadków. Tu ma być takie malutkie mieszkanko. Tu ma spać opiekun, podopieczny. I tutaj chcemy zrobić, o ile fundusze na to pozwolą, to są straszne koszty. Rehabilitacje i gabinety lekarskie. Gabinet, który w zasadzie byłby gabinetem jedynie dla rodziców, prawdę powiedziawszy bardziej, a osoba, która tutaj pracuje na przykład na te 2-3 godziny w tygodniu, chociażby lekarz, idzie do naszych niepełnosprawnych przyjaciół i widzi w naturalnym środowisku, nie zamkniętym w jakimś gabinecie, który dla tych naszych jest po prostu obcym miejscem i nieprzyjaznym. Zawsze jest problem z lekarzami. Jeżeli przychodzi osoba, która nie komunikuje się werbalnie, czyli proszę usiąść, nie usiądzie, nie poddaje się poleceniom. My mamy wielką odpowiedzialność sami przed sobą i przed prawem, ale nie ma rozwiązania. No dla nas takim rozwiązaniem będzie, jeśli by tu się udało, żeby ta wytchnieniówka powstała, to nawet mogłabym do kina wyjść. Jakby tu dziewczyny zostały z nim tak, jak tu jest planowana taka 3-dniówka, nie? To jeszcze nigdy nie miałam 3 dni urlopu. Potrzebujemy po prostu przyjaznej ręki, która nam pomoże. I tylko tyle. Zresztą dobra.